Przed Cieślińskim i samymi Żużlowcami bardzo trudne zadanie. Wspólnymi siłami zespół musi się w krótkim czasie przygotować na długi sezon. Forma fizyczna zawodników będzie w rozgrywkach Ekstraligi także odgrywać ważną rolę. Mamy bardzo krótki okres przygotowawczy. W Speedwayu sezon trwa długo, bo pół roku jak chłopaki zaczną warczyć im motory w kwietniu, to do października cały czas jeżdżą, no i muszą być w optymalnej formie, żeby tą jak najlepszą formę utrzymali przez tak długi okres czasu, no to naprawdę muszą wykorzystać całkowicie ten okres przygotowawczy. To tak naprawdę trwa króciutko, bo to jest listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, już wjeżdżają na tor. Pierwszy mecz jest już w kwietniu, także naprawdę jest tego czasu mało. Wydawałoby się tak może z perspektywy zwykłego Kowalskiego, że to jest króciutko, że długi to jest okres, nie? Jakbyśmy oczywiście pojechali gdzieś na wakacje, ale jeśli chodzi o w sporcie, o przygotowania, to jest naprawdę bardzo króciutki okres i mamy bardzo to wszystko zagęszczone. Jak wygląda obecnie okres przygotowawczy w zespole Betartu Sparty? Mariusz Cieśliński odkrywa przed nami karty. Ze mną mamy zajęcia 3 dni w tygodniu, potem jadą chłopcy do domu, tam akurat nie, mamy teraz monitoring, po prostu na pulsometrach trenujemy, wysyłają nam wiadomości, wiemy co po prostu robią, także są, można powiedzieć, jak więźniowie w Stanach Zjednoczonych z obrożami cały czas praktycznie i swoje zapiski treningowe nam wysyłają, także po prostu no, nie da się oszukać, zresztą poza tym oni nawet im w głowie nie przychodzi, żeby oszukiwać samego siebie przede wszystkim, pracują, są świadomi tego, co robią. Każdy trening, który robimy, to jest, chłopcy wiedzą, po co to robią, po co te ćwiczenia wykonują, są uświadomieni, jaki jest charakter tego treningu, w czym to może im pomóc i pracujemy. I fajna ekipa, z którą się fajnie pracuje. Żużlowcy już widzą efekty pracy z Cieślińskim. Waga leci w dół, po sezonie trochę przybrało mi się w kilogramach, bo nie pilnowałem diety, a teraz już waga dochodzi do tej, co powinna być, a nawet jest niższa, także widać już po mnie, że treningi są bardzo dobre. Mariusz Cieśliński jest ciekaw, jak żużlowcy wypadną na torze. To dopiero wtedy okaże się, jak są przygotowani do sezonu. Mogą być najlepsze przygotowania, jeśli chodzi o sam formę, to dopiero pokaże wynik sportowy. Mogą być najlepsze przygotowania, jak nie ma wyniku sportowego, no to wtedy coś jest nie tak, ale no tutaj... No... Standard treningu mają taki, że no ciężko pracują, także powinno być dobrze. Także jestem przekonany nawet, że zrobią progres, w ogóle już zrobili progres taki wizualny nawet na ćwiczeniach, które przynosiły na początku im problem. Teraz chłopaki już sobie bez problemu z tym radzą. Doświadczony Tomasz Jędrzejak czeka już na wyjazd na tor, podkreśla jednak wagę tego okresu przygotowawczego. Tak jest tak naprawdę co roku. Jest etap przygotowania, a potem jest etap jazdy na motocyklu, więc... Pogoda na tą chwilę nie jest zła, ale swoje trzeba zrobić na sali, trzeba wylać pod i przygotować się odpowiednio fizycznie, co powoduje też dobre przygotowanie psychiczne. Dobry trening powoduje to, że się lepiej czujemy, pewnie się czujemy i na tym przede wszystkim bazujemy. A jak z obawami dotyczącymi przygotowań żużlowych pod okiem mistrza sztuk walki? Dużo kolegów mnie pytało też na przykład ze sportu walki, nie? Co ja z tymi chłopakami tu robię. Nie? Tak naprawdę ich przygotowania atletyczne się nie różnią w ogóle od zawodników innych dyscyplin. Zaprosiłem zawodników sportu walki jako gości mnie na trening do nas i powiedzieli, że chyba przyginam, nie? Ale no, kontaktujemy się też, właśnie wszystkie treningi są w oparciu o badania chłopaków zrobione na wrocławskim OWW profesora Zatonia, z którym współpracujemy od wielu lat. No i jedna recepta, trzeba zasuwać i to ostro. Najnowsze informacje o Sparcie można znaleźć na stronie www.wts.pl. Polonia Wrocław nie ma wątpliwości, to był bardzo udany czas dla przede wszystkim szachistów. Zawodniczki i zawodnicy skupiali się przede wszystkim na swojej dyscyplinie, ale nie tylko. Wróciliśmy z Mariańskich Łaźni ze zgrupowania. Startowaliśmy tam zarówno w turniejach kołowych, jak i w turnieju Open. Była bardzo duża grupa polonistów. Wpisali się nieźle, także tutaj z tego jestem bardzo zadowolony. W turnieju arcymistrzowskim Jolanta Zawadzka nas nie zawiodła, zajęła 2. miejsce. Dobrze tam też wpisał się Szymon Gumularz oraz Przemysław Piotrowski. Jeżeli chodzi o turniej Open, to 2. miejsce zajął senior Maciej Świsarz. Jeżeli chodzi o juniorów, to zdecydowanie należy pochwalić tutaj duże przyrosty rankingowe i świetną grę Szymona Kulasia.
Marioli Woźniak, Patrycji Szulc, Pawła Korlewicza. Wyjazd do Mariańskich Łaźni był dla wielu młodych zawodników generalnym sprawdzianem przed mistrzostwami kraju. Można było mierzyć się właśnie z takimi zawodnikami przed mistrzostwami Polski. Wygrana z dużo lepszym zawodnikiem sprawia, że młodzi zawodnicy, młodzi juniorzy zaczynają wierzyć w siebie, wierzyć w to, że mogą, że potrafią, że im się uda, co uważam jest najważniejsze właśnie w takich partiach, później w chęci do treningu i w dalszym rozwoju młodego szachisty. Podczas wyjazdu ważny chrzest przeszła Anna Iwanow. Ania Iwanow do niedawna jeździła z nami jeszcze jako juniorka, także była po tej drugiej stronie. Tutaj w Mariańskich Łaźniach po raz pierwszy pojechała jako trener. Spisała się bardzo dobrze, tutaj miała pod opieką taką średnią grupę troszkę starszych juniorów, także wszyscy z jej pracy są bardzo zadowoleni i miło wspominają tutaj jej zaangażowanie i zapał do pracy. Szachiści nie mają odpoczynku. Do 1 lutego trwa bowiem zimowy turniej Polonii Wrocław, w którym startują zawodnicy podzieleni na 3 grupy. Także w tym turnieju zimowym będzie brało udział kilku zawodników, którzy wystąpią w mistrzostwach Polski już na początku marca. No a dalej właśnie zaczyna się sezon Mistrzostw Polski Juniorów w różnych kategoriach i tak naprawdę od początku marca do połowy kwietnia możemy obserwować i kibicować naszym zawodnikom w ich zmaganiach o te najwyższe tytuły. Więcej na temat szachowej Polonii Wrocław na ich stronie internetowej. Młodzi w akcji, ale rywalizacja warta uwagi zarówno dziennikarzy, jak i przede wszystkim samych kibiców. Dlaczego? Ponieważ będą to najlepsi polscy młodzi zawodnicy. Start w mistrzostwach nie jest dziełem przypadku. Zarząd wrocławskiego klubu szermierczego Kolejarz zapewnia, że będzie kogo oglądać. A to oznacza, że nie zabraknie walk w szpadzie na najwyższym krajowym poziomie. Czekają nas turnieje zarówno w drużynie, jak i indywidualne. Zarówno te pierwsze, jak i drugie powinny dostarczyć sporych emocji. Wszystko rozpocznie się w sobotę 31 grudnia o godzinie 10:00 uroczystym otwarciem zawodów. Kwadrans później do boju przystąpią zawodnicy w szpadzie indywidualnie. Po nich na planszach zobaczymy panie. Nasze juniorki powinny rozpocząć zmagania około 11:30. Następnego dnia, czyli w niedzielę 1 lutego, czeka nas rywalizacja kobiet i mężczyzn drużynowo. Start tym razem o 9:00. Zawody zostaną rozegrane w doskonale znanym i lubianym przez szermierzy obiekcie. Hala sportowa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy Chamońskiego nadaje się do walk idealnie. Turniej z udziałem czołówki polskich szermierzy do 20 lat zapowiada się pod wieloma względami wyjątkowo, tym bardziej, że faworytami mistrzostw są zawodnicy i zawodniczki, m.in. z Wrocławia. Ich głównymi rywalami powinni być mieszkańcy Krakowa i Górnego Śląska. W ciągu 2 dni startować będzie około 300 zawodniczek i zawodników. Zapraszamy do przyglądania się rywalizacji z udziałem następców m.in. Tomasza Motyki i Leszka Rajskiego. Igrzyska Olimpijskie i Mistrzostwa Świata w brydżu. Te dwie imprezy wbrew pozorom mają wspólny mianownik. Rywalizacja w mistrzostwach brydżystów po pierwsze jest dla zawodników tej dyscypliny najważniejsza, po drugie mistrzostwa odbywają się co 4 lata zawsze w roku letnich Igrzysk Olimpijskich. Uczestnicy będą rywalizować w turnieju Open kobiet i seniorów powyżej 60 roku życia. Znany jest już szczegółowy kalendarz mistrzostw. Zawody będą rozgrywane od 1 do 16 września 2016 roku. Wszystko rozpocznie się od rywalizacji drużynowej, a w drugim tygodniu mistrzostw ruszy turniej par. To będą zawody, w których nasi reprezentanci mogą świętować wielkie sukcesy. Według ekspertów Polacy powinni walczyć o medale w każdej kategorii. Organizacja Mistrzostw Polska rywalizowała m.in. z Chinami, Kanadą, Republiką Południowej Afryki i kilkoma krajami z Europy. Mistrzostwa Świata to także znakomita okazja do popularyzacji brydża w naszym kraju. Organizatorzy zapowiadają szereg atrakcji, które mają przybliżyć tę dyscyplinę sportu m.in. młodzieży szkolnej. Związki i stowarzyszenia brydżowe działają w około 130 krajów i zrzeszają około 1 000 000 członków. W Polsce dyscyplina ta ma bogate tradycje. Rok 2014 był dla naszych brydżystów niezwykle udany. W otwartych Mistrzostwach Świata Polacy z Wrocławianami w składzie zdobyli złoty medal, a Jacek Kalita w parze z Michałem Nowosadzkim wywalczyli srebro w kategorii Open. W sumie w całej historii Polskiego Związku Brydża Sportowego reprezentanci Polski stawali na podium Mistrzostw Świata i Europy ponad 140 razy.